Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie już ostatnim z serii, chyba ostatnim, bo nie wiem, może jeszcze coś znajdę, bo brakuje mi kilku perfum. Odcinkiem moja kolekcja perfum, czyli dzisiaj część 10 i ostatnia. I przedstawię Wam właśnie moje tutaj piękności. Dzisiaj będzie z takich serii, a trochę będzie to seria taka, że będą mi też miniaturki, które chciałabym Wam pokazać, bo uważam, są przepiękne i warte wspomnienia. Także serdecznie Was zapraszam do tego odcinka. Zostańcie ze mną i mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić. Jak wspomniałam tu w intro, dzisiejszy odcinek będzie ostatni z cyklu kolekcja moich perfum, 10. Nie mogę się właśnie doczekać, kiedy Wam pokażę, bo to są takie perfumy, które wspominałam też, a niektóre są też rzadkie. Są to miniatury, które czasem ciężko dostać albo gdzieś tam się właśnie spotyka w zestawach, także zaraz Wam je przedstawię. Będą to zapachy od takich świeżych, bardzo soczystych, wiosennych, po bardzo takie uwodzące też. A więc zaczynamy. Pierwszym zapachem, który chcę Wam przedstawić i w ogóle tą serię zapachów, ja mam super film właśnie na moim kanale, przedstawiający wszystkie zapachy Tomego Forda, które uważam, że warto mieć. To jest Fleur de Portofino pierwszy, to jest mgiełka, właściwie All Over Body Lotion, nie lotion, a spray, przepraszam, który jest bardzo świeży, bardzo kuszący. W ogóle te wszystkie zapachy z tej linii właśnie, tej świeżej, o Boże, jak ja kocham, Sole de Positiano jest przepiękna, mi przypomina właśnie troszeczkę też Estée Lauder, ten Azur, zresztą Azur pewnie był jakby kontrowersyjnie tutaj inspirowany tym zapachem. No i oczywiście Costa Azur. Costa Azur ja mam też w innej wersji, no ale Wam tu przedstawiam te dezodoranty, które ja mam, perfumowane, które są w mojej kolekcji. Ja miałam też Fleur de Portofino w normalnej wodzie, ale już jest zużyty, już go nie mam. A teraz Wam pokażę bardzo świetną wodę, która nie wiem, czy ona jest już do dostania. Annick Goutal. To jest woda, która bardzo za mną chodziła, którą ja dostałam. To jest woda perfumowana. Ona się nazywa Mandragora. Przecudny, słuchajcie, zapach. Ja mam już tylko buteleczkę, tam nic nie ma. Bardzo żałuję, ale może w końcu kiedyś jeszcze ją kupię. Bardzo unikatowe zapach Annick Goutal. To jest francuska marka. Ona pachnie trochę jak Armani Priva, w zasadzie może Armani skopiował z Mandragory. Właśnie tak cytrusowo, świeżo, ale tak bardzo energetycznie, bardzo seksownie. Bym powiedziała, pierwszy raz mogę określić, że zapach cytrusowy, bardzo świeży jest taki uwodzący, bo on naprawdę otulał Was taką konkretną dozą energii, ale przy tym każdy pytał, co to za zapach. Bardzo ciekawe perfumy właśnie. Takie mega świeże, bardzo słoneczne, bardzo bursztynowe, coś pięknego. Ja na pewno sobie jeszcze ją kupię. Ja pamiętam, że odkąd ją powąchałam, kiedy tu przyjechałam do Londynu, zawsze one za mną chodziły, aż w końcu dostałam, chociaż w takiej miniaturze. Następnym zapachem, który chcę tu wspomnieć, jest, znalazłam miniaturę mojej pierwszej wersji tutaj, Flower Bomb. To jest akurat taka wylewana. Szałowy zapach, wy wiecie to, to jest zmysłowy, seksowny, mega kobiecy, uwodzący na każdą rankę, na każde jakieś wyjście. Ja mam jeszcze gdzieś body lotion, ja Wam pokazywałam w poprzednim odcinku, a tutaj Eau de Parfum, dostałam właśnie od koleżanki taką 7 ml przy zakupie właśnie, marzy mi się, słuchajcie, Flower Bomb Dew też, Flower Bomb Dew, wiecie, że ja mam tą nową wersję też, Ruby Orchid, która jest przecudna i super na wiosnę, także polecam, jest specjalny też odcinek tylko o niej. No ale jak już idziemy w stronę właśnie miniaturek, to może najpierw przedstawię piękną wersję Yves Saint Laurent, która się nazywa, słuchajcie, wiecie, że ja ciągle zapominam jak ona się, Mon Paris chyba się nazywa, ale ja to napiszę tutaj pod spodem, moja naprawdę zapomniałam, przecudne, cukierkowa, bardzo dziewczyńska, bym powiedziała, taka dla młodych kobiet wersja przeurocza tutaj, jak osiągnąć wszystko w życiu i właśnie się bawić życiem, to właśnie taka miniatura. No i oczywiście miniatura Versace Crystal Bright, moich ulubionych wody z Versace,
Bardzo kocham te perfumy, naprawdę mam taki sentyment. Ja wam przedstawię te perfumy, które z Versace mam, bo one są ciekawe. Przepiękne, prawda? Takie uwodzące miniatury. I kolejną taką travel size to jest Caroline Herrera Chic. Słuchajcie, kto w ogóle zna te perfumy? One są bardzo świeże, takie floral, bardzo kwiatowe. Takie wiosenne bym powiedziała, ale gdzieś tam jest ta klasyka, więc ja bym powiedziała, że na co dzień właśnie gdzieś do pracy, czemu nie, się ubrać w te perfumy. One są bardzo, bardzo klasyczne. Ja powiem wam szczerze, że bardzo rzadko próbuję Caroline Herrera. To było z moim zamówieniem przysłane i mówię, a czemu nie? Mam jakieś takie właśnie też miniatury jeszcze, chcecie, to wam przedstawić z Caroline Herrera. One są nieznane, takie dziwne te perfumy. Ale to jest mega klasyczny, kwiatowy zapach, ale chociaż nie jest bardzo charakterystyczny. Tu jedne z moich ukochanych, ja mam w końcu mgiełkę zapachową Cherry Blossom, Japanese Cherry Blossom tutaj z mojej ulubionej serii Bath & Body Works, której u nas nie ma i bardzo żałuję, ale w końcu mówię, przywiozłam się z Ameryki. O, bardzo się cieszę, że są takie mniejsze pojemności. Wy wszystkie widzicie, to jest wspaniałe otwarcie takiego japońskiego ogrodu z kwitnącymi kwiatami tu wiśniowymi. Coś cudownego, przeuroczego, w zasadzie to są chyba czereśniowe, bo czery to czereśnie czy wiśnia, zawsze mi się myli. I słuchajcie, naprawdę czujecie się wspaniale. Tak, wiecie, że już jest wiosna, że wszystko rozkwita i wy rozkwitacie i się czujecie wspaniale. Ta mgiełka mi, odkąd ją kupiłam, cały czas używam całej serii. W poprzednim odcinku pokazałam wam, co jeszcze mam z tej serii. I ja w ogóle kocham takie, dlatego może lubię Sakurę Christiana Diora, ale ona jest bardziej taka drapieżna. To jest taka, to jest mgiełka, czyli no wiecie, bardziej lżejsza. Następnym tu zapachem jest już właściwie kropelka na dnie. To jest wersja La Vie est Belle, ale ta wersja, słuchajcie, Laou. Czyli tak generalnie troszkę rozrzucona. Ja już nawet nie mogę wam powiedzieć, jak ona pachnie, bo po tych wszystkich perfumach nic nie czuję, ale na pewno ma tą właśnie słodycz i tą taki pazur i mega kobiecość i zmysłowość w tych wersjach, które są właśnie wszystkie, aczkolwiek najmniej mi się podoba ta Solar, ona się chyba nazywa, z tym trochę kokosem mi się w ogóle nie podoba i uważam, że dużo już jest tych wersji. Wszyscy się gubią i generalnie ta pierwsza była najlepsza i najświetniejsza. No i ostatnim zapachem, który wam nie przedstawiłam, mam Chance Chanel, oczywiście, kultowy, to jest woda toaletowa, delikatniejsza, bardziej floral, czyli taka kwiatowa, słuchajcie. No ale cudowne, no co tu powiedzieć, no to są, to jest klasyk, tak? Klasyk cudowny, kobiecy, klasyczny, zharmonizowany, przepięknie, zbalansowany, który możecie używać dzień i noc. Jak chcecie, to możecie zbalansować czymś innym, ale generalnie one same sobie są super. Ja zawsze miałam do nich, o pięknie, teraz do mnie doszło to cała nota, duży sentyment, tak samo do wersji Eau Fraîche i tej La Vive, którą muszę sobie dokupić, bo już nie mam. No i oczywiście używam teraz tą nową wersję wody Number One, która uważam, że jako mgiełka jest całkiem, u mnie się całkiem nieźle sprawdza, także nie żałuję zakupu, aczkolwiek żałuję, że są takie drogie. Słuchajcie, na dzisiaj to wszystko, to widzicie, co zgromadziłam. Jeśli jeszcze coś znajdę, bo wiem, że mam coś jeszcze z Sisleya, ale nie wiem, czy może ja dałam mamie, a może tak głęboko schowałam, że po prostu nie pamiętam, bo miałam i chciałam ją przedstawić też. Miałam też tą wodę tropikalną i oczywiście jeszcze jedną wersję Sisley, ale już nie pamiętam czego, ale pewnie dałam mamie, więc jej nie pokażę, ale jak znajdę to i jeszcze dokręcę tą kolekcję moich perfum. Także wiecie wszystko już o mojej kolekcji perfum. Ona się rozrasta, bo widzicie, że nowości się pokazały, ale chyba nie będę już gromadzić w następnym odcinku, bo te nowości przecież widzicie w tych odcinkach takich tylko polecających te nowości. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam was do subskrypcji. Koniecznie do zostawienia komentarzy. Uwielbiam czytać wasze komentarze. No i oczywiście do lajkowania i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!